Witam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo gorąco z tej strony Kermiciak. Zapraszam do kolejnego odcinka z gry Gothic 3. Kontynuujemy zadania w Geldern. Gdzie żeśmy to ostatnio skończyli? Zakończyliśmy ostatnio w świątyni w Geldern. Udało się nam do niej dostać. Lukniemy sobie na misję, jakie mamy jeszcze do zrobienia oczywiście. Złote talerze dla Laresa. Z tego co wiem, to one znajdują się właśnie w tej świątyni. Mamy zdobyć ich aż 6 sztuk. Musimy je po prostu ukraść, nie? Potem sobie zrobimy misję 7 starożytnych pierścieni alchemików. Z tego co wyczytałem w internecie, w poradniku, znajdują się w różnych pomieszczeniach w tym mieście. A głównie przy różnych pułkach szamanów, alchemików. Więc przeszukamy oczywiście te wszystkie pomieszczenia. Czyli też będziemy musieli pokraść trochę. Tajemnica Mazina, kupca asasyna. Z tego co wiem, tą misję wykonamy w kopalni, która znajduje się przy niedaleko południowej bramy od Geldern. Będziemy musieli tam pogadać z asasynem na temat tego właśnie, co tutaj jest napisane. Nie chce mi się czytać, szczerze mówiąc. Przynieść nam Rokowi artefakt z ruin na północy. Więc będziemy musieli się udać na północ. Z tego co pamiętam, to trzeba będzie się udać na taką górę wielką. Tam będą takie ruiny, tam będzie dużo potworów. Poznaj sekret druida Runaka. Z tego co pamiętam, to będziemy musieli wykonać dla niego misję. On da nam kamień druidów, ten swój. I będziemy musieli go oddać Neemrokowi. Nemrokowi albo temu. Nie, Grokowi będziemy musieli go oddać. Temu liderowi całemu. Tutaj przywódcy tego miasta. Ludzie z Gelder, kamień druidów. Podejrzewam, że tą misję zrobimy jako ostatnią. Bo tu musimy przekonać ludzi, aby walczyli u twojego boku z orkami. I wtedy będziemy musieli wrócić do Torna i mu to powiedzieć pewnie. Dostarcz Rendikowi rzadko roślinny szczaw królewski. No to pewnie znajdziemy po drodze gdzieś tam, jak będziemy szukać tych ruin. Dobra, najpierw zaczniemy kraść te misy. O, są tutaj, widzicie? Jedna jest tutaj. Tylko musimy to zrobić tak, żeby strażnicy nie zauważyli. Będzie trudno. Najpierw może ukradniemy tutaj. Jak to zrobić, cholera? Żeby kolega nie zauważył. Kurde, zauważył, no. Spadaj. O, cholera, już zauważył? Jeszcze jedna próba i się nie uda, no. Kolejna. No zobacz, no. To im to nie ruszaj tego mora! Dobra, zaraz wracam. Wiecie co, moi drodzy, mam pomysł. Pobiję tych strażników trochę. Żeby nie było świadków. Cholera. Trzeba ich po prostu pozabijać podstępnie. Jak śmiesz, Mora! Że mamy wysoką reputację w mieście, to nie będą nas ganiać. Żeby nie zauważyli, zabijam go. Dobra. Dobra. Widział. Cholera. Zaraz wracam. Dobra, szamanu powybijamy. Aby strażnik nie zobaczy żaden.
Okej, okay, żaden strażnik nie zobaczył. Teraz tutaj. Okej. Hej, uważaj! Jak pokaż mu, co potrafisz! Tak! Nie tak miało być. Hej! Jak śmiesz! Zauważyli. No kurde, jakie ja błędy popełniam. Który to zauważył? Dobra, widzimy się za chwilę. Mnie napsuł. Moja głowa. Strasznie ich to jest dużo, oni się teraz przemieszczają. Mamy trochę utrudnione zadanie. Kto widział? Przez ścianę widział. Dobra. Widzimy się na miejscu, jak oni już będą wszyscy nieżywi. No tak to będziemy do jutra robić, nie? Zaraz wracam. Dobra, moi drodzy, to już końcówka strażników. Mało co ich zostało. Mam nadzieję, że się uda wszystkich wybić. Dobra, następny. Wszystkich podstępem rozwalam. Chowam je w pomieszczenia różne. Nie ma tu nic więcej. Wiecie, biję jednego, potem idzie za mną i w ukryciu go zabijam wtedy. Tu jeszcze jakiś strażnik. Kurde, no już padł. Nie może być świadków. Przed tego zabijemy. Powalimy go. Tego też. Dobra, może ich nie zobaczy. Okej. Okay. Tego chyba się nie uda zabić. Zobaczymy, może tamten nie zobaczy. Zobaczył. Widzimy się za chwilę. Okej, okay, moi drodzy, oczyściliśmy teren. Może teraz sobie spokojnie kraść. Mam taką nadzieję. Najpierw sobie podejdziemy do pulpitu. Nie ma tu nic ciekawego. Nic ciekawego tu nie ma, dobra. Złota misa. Przybliżę sobie kamerkę. No i zbieramy, nie? Kradniemy, co popadnie. Kurde, nic nie widać. No weź tą szynkę. Tu jest złoto. Na oknie. Kolejny pulpit. Tu jest napisane coś o alchemii. Co panowie tutaj trzymacie? Nic ciekawego. Złota misa, srebrny kielich. Okej, to jest wszystko. Zobaczmy, co jest na zewnątrz. Jeszcze pokażę wam, ile trupów jest. Tu leży, tu leży. Nic ciekawego. Tylko teraz pytanie, czy będą nas ganiać. Mamy szansę się od tego uwolnić. Tu skrzyneczka jest. Okej. Okay.
Robar wypowiedział orkom wojnę. O. I spadł na nich gniew Inosa. I Robar triumfował. A kiedy pokonał swych wrogów, Inos rzekł do niego: tutaj założysz swoje królestwo. I Robar zrobił, co mu kazano. Prastara wiedza plus 5. Tu jest napisane coś o alchemii. Alchemia plus 5. Tylko po co nam tyle tej alchemii? Po pierwszej wielkiej wojnie orkowie władali Myrtaną. Ludzie byli ich niewolnikami, ale wojownicy byli ich gladiatorami. Wiedza plus 5. Nieciekawe. Dobra, musimy go uśpić, żeby nie widział, jak kradnę. Mam nadzieję, że będziesz długo spał, kolego. Dam sobie tą umiejętność na pasek. Dobranoc. Dobra, kradniemy szybko. Nawet nie patrzę, co jest w środku, nie ma czasu. Co to było? Czy to już wszystko? Ukradłem? Jeszcze cię uśpię. Przestań używać magii. Dobranoc. Bo nie jestem pewny, czy wszystko ukradłem, nie? No właśnie. Ale jestem złodziej. Już to wiem. Aha, wszystko. Jeszcze raz skrzynka, szybko. Co to było? No bo okradłem go. Udało się. Ukradłem to! Okej, mamy te talerze. Teraz szukamy tych pierścieni alchemików. Jak już kradniemy, to kradniemy do końca. Czekajcie, jesteśmy tutaj. Musimy sobie to zaplanować wszystko. Jesteśmy od południowego wejścia. Czyli idziemy w prawo. Okradamy wszystkie domy. A może się nasunie taka... ten cały pierścień alchemika. Musimy ich znaleźć 7 sztuk. Dobra, w tym domu byliśmy. Teraz na górę. Nie ma tu nikogo? Nie ma. Kurde, muszę tam wejść jakoś. Bez sensu, że te stołki się namierzają. No.
Nie otwieraj tego, no. Okej. Schodzimy na dół. Teraz wchodzimy tutaj. Aby tylko nikt nie zauważył. Kto powie, czemu monety trzyma na półkach? Ja nie wiem. Co za ludzie. Tu nic ciekawego nie było. Wiecie, nie może być świadków, nie? Paczka z bronią. Jeśli on będzie tak cały czas, to nigdy do niczego nie dojdziemy. Doskonale wiesz, skąd następną walkę wygram. Dobra, tu nic nie było. Tutaj też nic nie ma. Tu byliśmy. Tu też nic nie ma. Tu byliśmy. Paczka z bronią. Nic tu nie ma. Gdzie oni to pochowali? Kurde. Nie, kurde. Nie ma tu nic więcej.
No to ile rzeczy jest? Dobra. Teraz tutaj. O, jest stary pierścień alchemika. Nie może być świadków. Nieciekawe. Lares, idź stąd. Kurde, nie podglądaj. Ani kroku dalej. Nie potrzebujemy tu rozrabiaków. Spadaj. Okej, jest pierścień. Kurde no. Śpi. Leży sobie tutaj, widzicie? To nie wygląda jak pierścień, ale okej. Wino przy łóżku. Co za pijak. Moja głowa. Dobra, dałem mu te talerze od razu. Masz tu 6 złotych talerzy szamanów. Widzisz? Wiedziałem, że zdołasz je zdobyć. Oto twoja działka. Mam nadzieję, że nie wpadliśmy w te napady. Co zamierzasz dalej? Kiedy już skończę tutaj, spotkam się na pustyni z asasynami. Kiedy dowiedzą się, że złote talerze zginęły, no i zauważą, że nie kontaktuję się z nimi od dłuższego czasu, będę miał kłopoty. Mam nadzieję, że i ty trzymasz się z dala od kłopotów. Robię, co mogę. Okej, okay, nara. Zobaczymy na górze. Jest. Pyk. Parszywy złodzieju. Widział. Chciałem ci popalić. Jak mogę go nie zauważyć? Widzimy się za chwilę. Okej, moi drodzy, udało się. Pookradałem wszystkie chaty. Aż w końcu znalazłem tych 7 tych pierścieni. Alchemika. Nie ma tu nic ciekawego. Jak? Nic. Oczywiście po czytaniu gry, tak? Więc będę musiał jeszcze raz te talerze oddać temu. Bo oczywiście, kurde, Kamil nie zapisał gry. Bo po co? Nie potrzebujemy tu rozrabiaków. Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Tylko żeby nas nie ganiali. Nie ma tu nic więcej. Leż, bo cię jeszcze nie okradłem całkiem. Wino. Okej. Moja głowa. Nie ma tu nic ciekawego. Dobra, wszystkie chaty opróżnione. Stań. Jest. Ja. Nie wiesz. Nie wierzę. Mam ci popalić. Nie wierzę. A liczę, że się uda. Widzimy się za chwilę. Dobra, może nas nie będą nas ganiać. Zobaczymy. Szybko trzeba będzie zasejwować. Nie ma tu nic ciekawego. Następnym razem cię zabiję. Won! No, prześpimy się do rana. Moja głowa.
Szybki sejwuś. Okej, może nie będę nadganiać za morderstwo, zaraz zobaczymy. Najpierw oddałem mu te talerze. Masz tu 6 złotych talerzy szaman. Widzisz? Level up. Wiedziałem, że zdołasz je zdobyć. Oto twoja działka. Mam nadzieję. Dobra, pominiemy te dialogi. Kiedy już skończę tutaj, spotkam się na pustyni z asasynami. Kiedy dowiedzą się, że złote talerze zginęły, no i zauważą, że nie kontaktuję się z nimi od dłuższego czasu, będę miał kłopoty. Mam nadzieję, że i ty trzymasz się z dala od kłopotu. Robię, co mogę. Okej, zobaczymy, czy będą nas ganiać. Jesteś poszukiwany za morderstwo. Ja... Nie wiem, o czym mówisz. Nie chcemy tu awantur, jasne? Mamy cię na... Uff! Stać! Jeszcze zakradziesz. Nie wiem, o czym... Nie chcemy tu awantur. Mamy cię na oku. I nie narób tu więcej kłopotów. Okej, moi drodzy, sukces. Mamy pierścienie, mamy talerze. Talerze już oddaliśmy. Okej, następne misje, jakie mam do zrobienia. Okej, tajemnica Mazina. Wychodzimy południową bramą. Skręcamy w prawo. Ona gdzieś tam była. O, jest. Jest ta kopalnia. Zobaczymy, co jest w środku. Są orkowie, na pewno zabijemy ich. Zabijemy ich. Będą nam przeszkadzać. Okej. Mamy spokój z orkami. Nie ma tu nic ciekawego. Złoty samorodek. Wchodzimy do kopalni. No dalej. No. Pokaż mu. Nic tu nie ma. Hej ludzie, walka! Moraw. Schowaj broń. Hej ludzie, walka! O, moja głowa. Nic tu nie ma. Nie ma tu nic więcej. Nie ma tu nic więcej. Walka! Jest Imazim! Moi drodzy. Nic tu nie ma. Nie ma tu nic więcej.
Nie ma tu nic ciekawego. Nic tu nie ma. Zaraz tego zagadamy. Trochę ekspa wbijemy. Nic tu nie ma. Nie ma tu nic więcej. Dobra, to chyba wszystko. Swoje w tym życiu już zrobiłem. Chcę po prostu zasnąć. Twój brat to Mirzo? Widzę, że miałeś już przyjemność go spotkać. No to wiesz, co się stanie, jeśli będziesz mi przeszkadzać w pracy. Na pewno są jakieś sprawy, którymi musisz się zająć. Okej, wracamy do miasta. Dobra, to chyba wszystko, żeśmy załatwili. Dobra. Gorzej już być nie może. Okej, w następnej kolejności udamy się do tych ruin na północy. Wiem, człowieku, wiem. Mniej więcej wiem, gdzie są. Lepiej się nie wtrącaj. Dobra, wyjdziemy z miasta. No i co, kierujemy się na północ, tylko musimy tam... Wiecie co, nie tą bramą żeśmy wyszli. Tam jest północna brama jeszcze, widzicie? Wy kompasu nie widzicie w grze, bo on jest pod moją kamerką. Ale mój kompas pokazuje w grze północ, więc... Tam się udamy. A dokładnie na północnym zachodzie jest ta kopalnia. Znaczy te ruiny, tak? A więc lecimy, lecimy. O, tu orkowie są jeszcze. Też powybijamy. Natychmiast przeszedni go! Jeszcze jeden. Nie, tego nie zabijam na razie. To może mieć coś wspólnego z fabułą. Hej ludzie! Walka! Trafiony! Okej, możemy stąd iść, tutaj nic nie ma. No, to sobie tutaj sieć na razie. Gobliny.
Ale potworasów, ja nie mogę. Jelenie. Pudło. Bardzo, że jednego trafiłem. Ogry. Hardcore, 3 ogry. Czekaj, czy wygram? Okej, udało się. Jest i szaf królewski. To jest dobra wiadomość. Ugh.
Gdzie to przejście prowadzi? Ciekawe. Cieniostwór jeszcze. Jeszcze jeden. Nie rozumiem, czemu co drugi hit wchodzi. Co drugi hit wchodził. Bez sensu. Kamienna pokrzywa. Ziele pancerza. Ziołomany. Dziwne przejście. Może do tych ruin prowadzi? Niekoniecznie. Spróbuję sobie tutaj wejść. Zobaczymy, co jest na górze. Stąd będzie lepszy widok, nie? Jakieś ruiny widać. Idziemy zobaczyć tam. Słyszę jakieś dziwne dźwięki. Coś dużego tutaj łazi. O kurde, smok. Ja pierdzielę, smok. Ha! Zmierzymy się z nim. Zobaczymy, czy jest silny. Ciekawe, czego on pilnuje. Jej, on strzela z ognia. Wow, udało się. Pierwszy mój smok w tej serii. Znaczy serii, którą nagrywam, nie? Dla was. Gothic 3. Ogólnie ze smokami już miałem do czynienia, nie? Kiedyś jak tą grę grałem, oczywiście. Czego on tu pilnował? Kurczę, ile skarbów. Nie ma tu nic więcej. Już zebraliśmy. Mam nadzieję, że tak. Czy moi kochani, nie o te ruiny chodziło, niestety. Musimy szukać jeszcze jakiś. To co się zwierzy? Szukamy dalej. Wiecie
Wiecie co, zrobię małe cięcie chyba. To będzie trwało wieczność, pewnie będę szukał. Krwiopijca też. Widzimy się za chwilę. Dobra, wznawiamy odcinek. Bo słyszałem jakieś dziwne dźwięki w tle. Coś dużego łazi tu w okolicy. Gdzie te ruiny mogą być? Gdzieś się na górę wchodziło, pamiętam. Ile roślinek, moi drodzy, zobaczcie. Ile tego tu rośnie. Szkoda, że ta wytrzymałość tak szybko się kończy, szczególnie przy skakaniu. Kuferki. Nie ma tu nic więcej. Tu byliśmy. O, myszka mi miga już. Pada bateria. Niedobrze, niedobrze. No właś na górę, właś. Ale on się męczy, biedny. O, są mi ruiny. Tak, to jest tutaj. W końcu się udało znaleźć. Są cieniostwory. Ała. Jezu, ile ich jest? Oh my god. Nie będzie łatwo. Uff.
Berło cienia. O, proszę bardzo. Pyk. I mamy ten artefakt, którego szukaliśmy. Pyk, pyk. Rozejrzyjmy się po okolicy, co tu jest w ogóle, bo tu jeszcze nie byłem. Są mi trolle. Trzeba je oczywiście zabić, ścierwojady. Czarny troll. Fartem się udało. Ojej. Tak nie wygramy. Nie rozumiem tego, w ogóle nie otrzymuję obrażeń.
Nie mogą tu wejść. Udało się, moi drodzy. Wow. Zobaczymy, czego pilnowały. Jakiegoś młota. Co to za młot? Młot wojenny. 120 obrażeń zadaje. Może być ciekawy. Dobra, dalej nic ciekawego tu nie widzę. No się przedłużył ten odcinek. Wow. Bardzo was przepraszam, bo już chcę dokończyć ten wątek. Czasami tak trzeba. O, szaf królewski znowu, widzicie? Fajne rzeczy się znajduje. Jeszcze jakieś dźwięki słyszę potworów. Kurde. A co tu jeszcze jest? Wow. Jakie dinozaury. Dobranoc. Kurde, jeszcze jakieś są. Zębate ziele, co tu rośnie. Nie no, piękny widok normalnie, piękny widok, proszę państwa, to będzie miniaturka tego filmu, jak walczę z tym dinozaurem, to będzie coś pięknego. Dobra, moi drodzy, wracamy do miasta, chyba już wszystko mamy. I zakończymy ten odcinek, już tak się przedłużył i to mocno. Idziemy do tego Nemroka. Proszę, w starych ruinach na północy znalazłem to berło. Nie wygląda na szczególnie cenne. Możesz je sobie zatrzymać. Dobra robota. Przynajmniej wiem, że nie muszę tam posyłać nikogo innego. Okej, okay, co to jeszcze mamy? Kto to jest ten Renwick? Kurczę, nie pamiętam. Kto to jest ten Renwick? On może to jest ten alchemik, co na górze mieszka. Czekał, na górze mieszkał? Chyba tak. Nie, on się nazywa inaczej. To nie ten. A może to jest ten, co koło Laresa tam sobie urzęduje? Jest Renwick, proszę. Proszę, oto twój szczaw królewski. Szczaw królewski? Naprawdę?
Och, to cudowne! Mogę więc ponownie poświęcić się moim... Możesz znowu poświęcić się ważeniu mikstur. Zgadza się! Dokładnie! Przyjmij to w podzięce, synu. Pokaż mi, jak się chronić przed chorobami. Są dwie możliwości. Naucz się akceptować chorobę i połóż się do łóżka. Na pewno słyszałeś już o lekarstwach i takich tam. Albo zignorujesz chorobę. Twoje ciało jest silniejsze. Żadna choroba nie będzie się mogła rozprzestrzenić w twoim organizmie bez twojej zgody. Bardzo ciekawe. Jakby tak było w realnym życiu, nie? Ile nam zostało misji? Dwie misje nam zostały. Dwie misje! Okej, moi drodzy, zakończymy odcinek tutaj. Na samym odcinku skończymy tę misję. No i udamy się do Silden, tak? Taki jest plan. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Wiecie, co macie robić. Życzę miłego dnia lub wieczoru. Trzymajcie się, cześć.